Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Funky Fluid stało się takim ekspertem od Hazy IPEC, a tymczasem pierwszym piwem, czy jednym z dwóch pierwszych piw, które chyba wypuściło Funky Fluid, był West Coast. I ja wtedy powiedziałem, że to jest taka, prawda, wbrew, prawda, trendom, odważna decyzja, West Coasty zdychają, a tu nowy browar wychodzi i zaczyna West Coastem. Mówię respekt. No i nie do końca zapominają o tym stylu Funky Fluid. Co prawda były już West Coasty, chyba z Piwoteką był taki jakaś kolaboracja i pamiętam, że mi smakowało. Dwa West Coasty o bardzo podobnych etykietach, aczkolwiek innych nazwach, ale ten sam ekstrakt, prawie że ten sam hop rate, troszkę różniące się zawartością alkoholu, no i jedno jest, jak rozumiem, starsze, drugie jest świeższe, więc starsze z krótszą datą, do 2 kwietnia 2021 roku jest The Next Episode West Coast IPA, alkohol 6,4, ekstrakt 14, hop rate 17 gramów na litr. Amerykanie by już powiedzieli, że to taka session West Coast, session IPCA. Hope you're ready for the next episode. Przed Wami pierwsze piwo naszej nowej serii wytrawnych, mocno goryczkowych IPA, inspirowanych najlepszymi piwami z zachodniego wybrzeża USA. Składniki: woda, słód jęczmienny, chmiel, Citra, Simco, Azaka, Mosaic, Tomahawk, drożdże. Bitterness 4 na 5. I Let Me Ride. Tutaj różnica jest taka, że alkohol jest trochę niższy, 6,2, ale za to hop rate wyższy, bo 18 gramów na litr, to było 17. Swing Down Sweet Chariot, Stop and Let Me Ride. To pewnie jakiś cytat z jakiejś piosenki, ale powiem szczerze, nie kojarzę. Kolejny etap naszej wycieczki do Kalifornii. Wytrawne, mocno goryczkowe, cytrusowo-żywiczne IPA. I chmiele to Citra była, Simco było. I tu różnica: Centennial, Cascade, Zeus, Ernest. Powiem szczerze, pierwsze słyszę o chmielu Ernest. Drożdże. Oba piwa, czego nie powiedziałem, uważone w browarze za rzeczę. Tutaj data przydatności to 22 lipca 2021, a więc zaczynamy od piwa starszego, jak sądzę. Z tego z krótszą datą. Kapsel firmowy Funky Fluid, różowy. Szkło również firmowe, może... Znaczy tutaj zalecane jest IPA Glass, no ale nie mam IPA Glass z Funky Fluid. Czy tam Craft Master One. Zamglone, ale nie aż tak mętne jak Hazy IPki, do których nas przyzwyczaił Funky Fluid. Aczkolwiek nie było nic napisane na etykiecie, że ma być klarowne. Tutaj piję oczywiście do... słynnego piwa pintacollab.pl trzech kumpli, które zhejtowałem. Ach, piękny zapach. Które zhejtowałem, bo było mętne jak Hazy IPka i ja powiedziałem, że to żaden West Coast, oszukali mnie. Natomiast rzeczywiście potem piłem i powiedziałem, że będę przez 2 tygodnie to odwoływał, jak przeprosiny w prasie. Rzeczywiście ono goryczkę ma West Coastową. Ten trzech kumpli. Aromat też, no tylko ta mętność i mam wrażenie lekko ciało za wysokie, ale tutaj mogłem się omylić. Dobrze, piana szybko opadła, ale aromat jest rzeczywiście West Coastowy, czyli troszkę melon, hej zipki, ale melon taki idący w ogórka, taki generalnie biały bardzo, ale nie słodki. Bardzo wytrawny, biały aromat. Oczywiście, jeśli aromat może być wytrawny. Kojarzący się z czymś wytrawnym. Troszkę granulatowy, nie, granulatowy nie. Troszkę zielony, taki zielono-biały, o. Taki aloes, może delikatnie jakieś igły i właśnie ogórek melon.
Takie bardzo zielone nuty. Ten melon taki bliżej ogórka niż takiego żółtego, pomarańczowego melona Cantalupy. No, spróbujmy. No piękna sprawa. Wytrawne. W ogóle nie jest słodkie. Goryczka w pierwszym łyku. Konkret. Bardzo białe. Takie rzeczywiście kojarzące się z lekko gorzkim właśnie jakimś skórką, na przykład od arbuza. Tak. Jakbyście to całe czerwone wyrzucili i jedli tylko to zielono-białe, to tak smakuje. Trochę albedo z grapefruita. I to jest taki West Coast New Wave, czyli niesamowicie zwiewne. Oczywiście West Coasty były zwiewne, ale jednak tam trochę tej słodowości było, przynajmniej na początku, jak się West Coasty zaczynały. On jest niesamowicie lekki, no ekstrakt, 14 tylko. Mówię, w Ameryce to by powiedzieć, że to jest jakiś session West Coast. Tam te West Coasty zaczynają od 16, a te w ogóle takie kultowe to od 18, bo to już takie double IPy. Czy imperialne. Te wszystkie planidy, eldery i tak dalej. No powiem wam, że o takie West Coasty walczymy. Znaczy, piękna sprawa. On jest aż tak wytrawny, jakby to była po prostu Brut IPA. A jednocześnie nie jest alkoholowy, ale mówię to znowu, zasługa ekstraktu. Niski ekstrakt, wydawałoby się śliska sprawa, nie? Ale tak, on daje wytrawność, nie daje alkoholowości. No bo z czego ten alkohol za 2,6%? No więc muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. No i let me write. Kapsel również firmowy Funky Fluid różowy. No, zupełnie inny aromat, bardziej taki cytrusowy, no. Taki grapefruitowy z czymś tam, nie wiem, jakąś mandarynką, może nie. Również hazy, ale nie mega hazy, to znaczy zamglone, nie mętne. Niezbyt obfita, drobno i średnio pęcherzykowa piana. Białe owoce i grapefruity. Tutaj jednak ten aromat był bardziej melon, ogórek. I plus jakiś tam aloes. Tak, tu jest zdecydowanie bardziej cytrusowe. Spróbujmy. Tu jest mniej alkoholu? Tak. I wydaje się ciutkę mniej słodkie. Przepraszam, ciutkę bardziej słodkie. Mniej alkoholu, czyli więcej zostało. Ciutkę bardziej słodkie, bardziej takie cytrusowe. W ogóle ta goryczka jest taka cytrusowa. Tutaj to odczucie goryczki zdecydowanie wydawało się silniejsze. Ona tutaj jest skontrowana troszeczkę, jednak tą słodowością lekką. Piwo przez to jest przystępniejsze. To jest takie rzeczywiście dry to the bone. Stąd to moje skojarzenie z Brut IPą. Natomiast tutaj jest leciutka słodowość, która kontruje tę goryczkę. Która nadal jest. Piwo samo w sobie wytrawne. Podejrzewam, jakbym spróbował go nie po tym, tylko osobno zupełnie, to pewnie bym powiedział, że jest wytrawne, ale w porównaniu do The Next Episode jest jednak mniej wytrawne. To jest takie extra brut, a to jest dry. Ale rzeczywiście są takie wysuszające. Są takie wysuszające, kojarzące się właśnie z jakimś takim, no mówię, Brut IPA. Jakby mi ktoś powiedział, że to są Brut IPA, to bym się dużo nie kłócił.
no może w przypadku tego to nie, no bo jednak tej troszkę tej słodowości jest. Które lepsze? No o dziwo, bo jednak świeższe jest Let Me Ride, o dziwo powiem, że większe wrażenie na mnie robi The Next Episode. Przez tę swoją wytrawność, przez to wyeksponowanie goryczki na pierwszym planie, przez te białe owoce, które ja osobiście bardzo lubię. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no nie, no sorry, wolę grejpfrutowe nuty niż ogórkowo-melonowe. Ale ja bardzo lubię te białe nuty, takich właśnie ogórków. Mówimy cały czas o ogórkach surowych, szklarniowych, tak? Nie o jakichś kiszonych czy nie wiem, konserwowych. No, powiem szczerze, że może budzić zazdrość, prawda, konkurencji. To, że tak Funky Fluidowi wszystko wychodzi. Oczywiście no, są tam wpadki, jakieś tam przegazowane pastry soury i tak dalej, ale no, naprawdę te piwa są bardzo dobre. Bardzo dobre. Pijcie póki świeże, chociaż mówię, jeżeli te piwa, nie wiem czy je dzieli 3 miesiące terminu, znaczy 3 miesiące rozlewu, bo taką różnicę mają w dacie, nawet więcej, bo to jest cały maj, czerwiec, no niecałe 3 miesiące, to nie czuć za bardzo tego zmęczenia, tego pierwszego piwa. No, powiem tak, o takie West Coasty walczymy. Spragnionym goryczki i wytrawnych piw w zalewie hazy ipek słodkich i prawda soczkowych polecam. Wasze zdrowie.